Nepal, 95. państwo na świecie pod względem wielkości. Stolica Katmandu, język urzędowy nepalski. Powierzchnia blisko 141 tysięcy km kwadratowych. Liczba ludności 28 635 tysięcy. Jednostka monetarna rupia nepalska. Nepal to też Himalaje i tutaj się kojarzy najbardziej Mount Everest. Tak, to jest w zasadzie drugie źródło zarobku do tego Mount Everestu, to są kolejki, rozumiesz, po parę lat tej chwili wyjście do Mount Everest kosztuje kilkadziesiąt tysięcy dolarów, z tego wiele tysięcy dolarów sam permit, czyli pozwolenie. Paradoks jest taki, że z Katmandu, jak jesteś w Katmandu, czyli w stolicy kraju, w życiu byś nie powiedział, że jesteś gdzieś w pobliżu gór. Po prostu wzgórza dookoła. W zasadzie najlepszym sposobem, żeby zobaczyć, to są codzienne loty turystyczne z małego lotniska w Katmandu. Dolatujesz do Himalajów, robisz kółeczko, wracasz. Przeżycie jest bajkowe, no pod warunkiem, że jest pogoda. No jak nie ma pogody, też może być bajkowe, bowiem widziałem już takie widoki jak niska ściana, znaczy nie ściana, ale taki całun chmur i tylko te najwyższe szczyty wystają. Też wygląda to bajkowo, pod warunkiem, że wcześniej widziałem już wiesz, w góry jakby w całej krasie. Natomiast dla kogoś, kto zafundował sobie za sto kilkadziesiąt dolarów lot i widzi parę szczytów, no może być to frustrujące. Dane mi było raz widzieć te Himalaje w krystalicznej, czystym powietrzu. Na tyle, że pilot odważył się wlecieć pomiędzy te szczyty. Więc co powiem Ci, że widok do dzisiaj pamiętam. To było parę minut tego przelotu, ale te ośmiotysięczniki, one były, wiesz, prawie, że mogłeś wyciągnąć rękę i je dotknąć. To tylko raz mi się coś takiego zdarzyło, żeby to zobaczyć. I wtedy widać tą potęgę gór. Widać, że te Himalaje to jest taki twór, wiesz, z jednej strony patrzysz w lewo i widzisz wzgórki, w drugą stronę patrzysz trochę wyżej, bo tam już jest Tybet. Widać to na przestrzał. Jak jesteś nad Himalajami, widzisz boki tych. Oczywiście w przód, no to już jest inna sprawa, bo te góry są jednak paręset kilometrów. Także, wiesz, to jest widok nieprawdopodobny i po prostu, jeżeli sobie potem wyobrazisz, że gdzieś tam na dole ktoś idzie, taka drobinka, taka mrówenka i musi przejść przez to wszystko, żeby potem jeszcze się wdrapać na to, to czapka, chapeau bas, jak to mawiają Francuzi, także, wiesz, czapka z głów, podziwiać tych ludzi. Są również trekkingi. No ja brałem udział w trekkingu może nie do pod Everest, tylko parę dni brałem udział w trekkingu pod Annapurne. No też taki ośmiotysięcznik, który dosyć... Są różne zdania. No niektórzy twierdzą, że z ośmiotysięczników właśnie Mount Everest jest najłatwiejszy, mimo że najwyższy, że na Annapurne ginie więcej ludzi. Szczerze mówiąc, ani tu pewnie nie będę wchodził, ani tam, więc pozostawię tą ocenę powiedzmy znawcom i koneserom. Ale faktycznie nie wiem w tej chwili, ile turystów podąża w góry. Natomiast przyznam się, że jak ja szedłem pod tą Annapurnę, to tam naprawdę sporo tych ludzi było, co skutkowało tym, że też, wiesz, zaplecze pełne. Nocujesz gdzie chcesz, sklepy praktycznie pod samą wierzchołkiem Annapurny. Ma to swoje dobre strony, bo śpisz w miarę, powiedzmy, normalnych warunkach, aczkolwiek no to są dosyć spartańskie. Natomiast z drugiej strony, no też, no, co za dzikie góry, rozumiesz, jeżeli ja pod Annapurną, czyli pod miejscem, skąd wyruszają już prawdziwe ekspedycje zdobywające ośmiotysięcznik, no to jadłem pizzę na wieczorem. Tak troszkę nie poczułem się tutaj jak zdobywca. Tam też miałeś tego swojego tragarza. Tak, miałem swojego tragarza. Co prawda mylnie się określa wszystkich tragarzy, no bo tak, jak idziesz na trekking, no to nocujesz ileś tam dni w tych hostelach takich, powiedzmy, no nie jesteś w stanie, no turysta przyzwyczajony do pewnych wygód, do tego mający pieniądze, no to może sobie pozwolić na to, żeby ktoś mu ten cały bagaż przyniósł, żeby można było w piżamce w Himalajach się koniecznie wyspać. Jak powiem, ci prawdziwi twardziele, no to już sami niosą swój bagaż i potrzebują szczoteczkę, a może to i jeszcze tylko parę innych rzeczy. No ale ja nie pracuję w eksploracji, tylko pracuję w turystyce albo samemu sobie jeżdżę. Nie każdy tragarz jest szerpą. Szerpa to jest, tam jest wiele plemion. Akurat no, ta nazwa szerpa to wyszło z tego, że akurat to jest plemię, które żyje przy Everestie. No, jak ci pierwsze ekspedycje szły, no to zatrudniali właśnie szerpów, no bo byli oni tutaj w pobliżu. Natomiast przy Annapurnie już nie ma szerpów jako takich. Ale się już przywykło, że nazwa plemienia weszła w dłużycie i każdy, kto tam targa te bagaże, to się określany jest szerpą. Nie jest tak. W każdym razie podziwiam tych ludzi.
Ja próbowałem, oczywiście no, nie byłbym sobą, gdybym nie poniósł takiego bagażu. Dogadałem się z szerpem, żeby on mi to dał. Oni noszą to tak dosyć charakterystycznie. Mają własne, to nie są jakieś takie zwykłe plecaki, powiedzmy. Oni mają własny sposób ładowania. Jakby głównym elementem do noszenia to nawet nie są ramiona, tylko czoło. Na czole mają taką przepaskę. Nachylają się na tyle, żeby kręgosłup był jakby w tej samej linii co plecy. I słuchaj, mają 40-50 km do niesienia. No ja widziałem tych szerpów, którzy mieli na przykład dwie walizki. Jedna walizka, powiedzmy, cirka niech będzie 15-20 kg. Słuchaj, dzień w dzień z czymś takim i wiesz, ja to niosłem. Naprawdę niosłem. Ja sądzę, że gdybym musiał donieść, to no, ileś tam kilometrów pewnie bym szedł, ale nie w klapkach, japonkach, tak jak oni to robią. Co prawda ja wchodziłem w sandałki. Przyznam się, że byłem jedynym białym, którym widziałem po drodze, który tą trasę przeszedł w sandałkach, jakiejś tam firmy dosyć taniej. I parę klepów uznania od szerpów tych rzecz dostałem. A szczególnie jak niosłem ten jeszcze jego bagaż szerpy, bo to wyglądało tyle może sympatycznie, że ja niosłem ten bagaż, a szerpa szedł za mną. Co prawda mnie nie poganiał grzecznie. Ale nie zazdrościłem tym ludziom, którzy za tą stawkę, którą oni dostają, muszą siebie utrzymać, jeszcze swoje rodziny, tak? Z tym, że mówię, nawet po drodze biedy nie widziałem. Paradoks polega na tym, że przynajmniej ta trasa trekkingowa do Annapurny, bo robiłem tak zwane, przebywałem ten odcinek, on się nazywa ABC, czyli Annapurna Base Camp, czyli taki w zasadzie 3 dni chodzenia po górach, żeby dojść do miejsca, skąd wyruszają już szturmy na ten szczyt. To praktycznie całą drogę chodziłem po schodach. Raczej Himalaje nam się nie kojarzą ze schodami, prawda? Natomiast tam jest rząd wiosek, które kiedyś pewnie miały normalne te drogi, powiedzmy. Natomiast związane w związku z ruchem turystycznym, w związku nie wiem z czymś tam, rozwojem, postępem, te wioski zamieniły te ścieżki po prostu w schody. Czyli tak, schodzisz w dół do doliny po schodach i wchodzisz po schodach, więc może kiedyś ruchome zrobią te schody, to może turystyka w tym momencie wzrośnie. Z tym, że powiem, że to wcale strasznie wygodne nie jest, bo ja sobie tam kolano, tak mówiąc kolokwialnie, załatwiłem, bo żeby te stopnie były równe i powiedzmy jeszcze niskie, wiesz, jak wchodzisz, to regulujesz sobie tempo, natomiast jeżeli z takich stopni musisz schodzić, to tak naprawdę skaczesz z nogi na nogę. Wiesz, teraz tak, jakiś tam bagaż ze sobą masz i z tych stopni się staczasz, no ileś tych tysięcy uderzeń kolano może wytrzymać nieprzyzwyczajone. Także ja z tego trekkingu wróciłem ze spuchniętym, jednym ze spuchniętym kolanem. No, do dzisiaj ono mi tam szwankuje. W każdym razie, no, jakbyś komuś powiedział, o, chodziłem 3 dni po schodach w Himalajach, no mogłoby to trochę zbudzić zdziwienie, a tak de facto jest. Zresztą może trochę w mniejszym stopniu, ale też jak się idzie pod bazę przy Monteverestie, z tym, że no akurat nie robiłem tej trasy, aczkolwiek mogłem, ale jakoś tak wtedy nie miałem chyba, miałem inne plany. Natomiast po drodze widoki są przecudne, słuchaj, to są prawdziwe wysokie góry. Wiesz, my w Europie takiej gór nie mamy, które sięgają praktycznie pod same niebo, i to wystrzeliwują wręcz z terenu, no może nie płaskiego, ale nie aż tak wysokiego. Po prostu jest ogromne przewyższenie, tak? Jesteś na wysokości tam 1000 z kawałkiem i raptem przed tobą jest parę kilometrów tej ściany. Widok nieprawdopodobny, bo to wiesz, często jest tak, że idziesz sobie zieloną dolinką, patrzysz przez siebie, taka jakaś chmurka przed tobą, i ponad tej chmury wystaje potężny szczyt ośnieżony, rozumiesz? A wokół ciebie kwiaty, oleandry i wiesz, i prawie że wiosna, nie? Także ja akurat szedłem wiosną w tym okresie, kiedy bardzo zielono tam jeszcze było. Zresztą w ogóle ta droga jest, wiesz, to jest największe skupisko właśnie oleandrów, gdzie u nas oleandr to jest jakiś krzaczek, prawda? No, o ile się uchowa. Natomiast to, tam oleandry to są potężne drzewa. Gigantyczne, takie wiesz, mocarne, do tego wszystkie obrośnięte mchem, takim wiesz, tak nasączonym wilgocią. I teraz idziesz takim gęstym lasem, te pnie omszałe, nad tobą takie poskręcane te oleandry, jest to masz takie wrażenie, że jakieś krasnoludki wyskoczą, że to jakaś dalszy sequel, rozumiesz, Władcy Pierścieni czy jakiegoś innego filmu. No niewiarygodne wrażenie, takie ocienione, tak? I gdzieś, jeżeli te korony drzew się rozstępują i przed tobą ośnieżony szczyt sięgający na 7-8 tysięcy metrów. Wiesz, to trzeba przeżyć, wiesz, a przynajmniej wiesz, chociaż na pocztówce zobaczyć, jeśli da radę.
Także jeśli pogoda dopisuje, to jest bajka, tam jest 0-1 w zasadzie, bo jak jest pogoda, to idziesz w takim niemym zachwycie, no byle dobrze czasami pod nogi spojrzeć, żeby wiesz, twoje przeżycie nie było gwałtowne i z okrzykiem. Natomiast chwilą, kiedy jest pochmurnie i tam mży, no to wtedy jest katorga, no bo wiesz co, idziesz tym w strugach i po prostu już tylko przesz przed siebie. Co więcej, plagą tam są pijawki, wiesz. I to jest te najwredniejsze pijawki, robale, jakie w życiu widziałem. Bo to nie są takie nasze poczciwe, gdzieś tam wiesz, w rzece sobie leży, czeka na ciebie. To są pijawki, które poruszają się na lądzie. Ja widziałem tego drania nieraz. One są tak szersze, na taką stopę mają i na górze ten czubek. Ona tak jak stoi pionowo ten robaczek i tak wiesz, jakby szuka ofiary. Słuchaj, ona jest w stanie, widziałam na własne oczy, nikt nie musiał mi tego opowiadać, ona jest w stanie wspiąć się po twoim ubraniu, znaleźć miejsce, gdzie może dostać się do buta. Wyobrażasz sobie but turystyczny, wysoko zapięty. Ja chodziłem tam, wiesz, w sandałach i one mnie nie ruszały. Może po prostu tak było głupione, że coś takiego można było wymyśleć, że ruszały tylko po prostu turystów zaopatrzonych. Przez but trekkingowy wejść do środka, wejść pod skarpetę i zatrzymać się między dużym palcem a tym drugim. Słuchaj, i właściciel tegoż nie czuje nic, tak? Dopiero jak zdejmuje buty, patrzy zakrwawiona skarpetka, patrzy, a tam pijawka się rysuje. W jaki sposób w buta można, rozumiesz, między skarpetę a zapiętą oczywiście, wiesz? Także, wiesz, one mogą spiąć się i ci na szyję. W każdym razie nie chodzi się wtedy pod drzewami, bo one też często spadają na ciebie, żeby sobie już tam nie, za tobą nie biegać i nie czujesz w ogóle nic, tak? Dopiero patrzysz, jakaś krew, nie? No i widzisz gada nasączonego, czasami takiego nabąblowanego. Nic przyjemnego. Może nie jest to specjalnie niebezpieczne, ale nie jesteśmy przyzwyczajeni do tych pijawek. Widzisz oczywiście również ludzi, którzy tam normalnie żyją, funkcjonują, no bo nie wszyscy żyją z uprawy roli czy z turystyki, mają stada kóz. Mnie rozbawił widok posterunku policji, takiego z pięknym widokiem na dolinę. Tak idę, tu widzę o policja. Po drugiej stronie patrzę, dolinka, rzeka i jest co? No trawka rośnie. Po prostu pola marihuany. Przy posterunku policji, ja nie bardzo wiedziałem, to policjanci sobie, wiesz, skręty robią, bo ileż można jak siedzieć na tej górze, bo jest to tolerowane, tam wiesz, poprosisz o skręta, jest, niby nie wolno. Folklor oczywiście jest i również na tej drodze, bo oni, wiesz, w ramach rozwoju turystyki, to tam, wiesz, jak chcesz, to się wykąpiesz, bo są transporty albo na plecach, albo na mułach, butle gazowe, więc może sobie prysznic wziąć w tych dzikich Himalajach. Całe zaopatrzenie, wiesz, w sklepach też jest. Oczywiście im wyżej, tym drożej. No to dla mnie jest zrozumiałe, tak? Ale wiesz, ta pizza w samym środku podana purną, znaczy smacznie by ją zjeść. Ale tak troszkę znowu zatrząsła. No, spodziewałem się, tak trochę się czułem, trochę jak chciałem poczuć, jak eksplorator, prawda? Tu w Himalajach jest pizza podjeżdża. No, w ogóle zresztą, jeśli chodzi o to chodzenie po górach, jak to w górach? Dotarłem, no, trzy dni idzie, żeby zobaczyć tą Annapurnę z bliska. Z jednej strony jest Annapurna, z drugiej strony taki święty szczyt Maciapućhara, on się nazywa, taki rybi ogon, bardzo charakterystyczny. Dotarłem tam pod wieczór, prawie że nic nie było widać, ale zarys tej Annapurny, taki wiesz, mocarny, odcinający się tymi białym zarysem śniegów od granatowiącego nieba, księżyc oświetlający to, no wiesz, dreszcze ci przechodzą, na rano się nastawiasz na tą, wiesz, ten wschód słońca nad Annapurną, wiesz, budzik, tam komórkę nastawiłem, wiesz, tak, żebym tego nie przegapił, wiesz, budzę się rano, wiesz co, otwieram drzwi i na 2 metry nic nie widzę. Wiesz co, no dobrze, że scyzoryk miałem, to mogłem sobie wyrezać drogę do, wiesz, toalety. 3 dni idziesz, żeby zobaczyć coś i generalnie potem widzisz tyle, żeby, wiesz, do kuchni trafić na śniadanie i wiesz, i czekasz, może zejdzie, nie, może czekasz, zejdzie, nie. No i potem co? No i wracasz 2 dni, bo to w dół trochę szybciej, tak? Tak, żeby będzie 3 dni wysiłku. Poszło w sumie na marne, także no, mam nadzieję, że kiedyś będzie mi dane powtórzyć ten trekking. Mam nadzieję, że może te stopnie porobili mniejsza, może już da radę, wiesz, ruchomymi schodami, oby nie.
No ale też bywa tak w górach, że wiesz, to co clue, to co jest najważniejsze i po prostu koniec. No góry są góry, nie zamówisz tego jako atrakcji turystycznej, ale pamiętam, że byłem okrutnie zdziwiony. Tym bardziej, że wiesz, no ja jeszcze mogę sobie pozwolić, bo z racji takich czy innych, że mogę zadecydować, że w przyszłym roku gdzieś tam pojadę i jeszcze raz to zrobię. Natomiast jeżeli ktoś wydał kupę pieniędzy i kicha, no to duży zawód. Ale w każdym razie Himalaje są bajkowe. Himalaje są inne niż Andy, są inne niż Alpy, są inne niż inne góry, które widziałem. No każde są jakiś tam swój urok i specyfikę mają, ale na pewno najbardziej mocarny, tak, no nie wszędzie byłem oczywiście, bo trudno, ale największe wrażenie właśnie robił na mnie Himalaje. Właśnie z powodu tego natychmiastowego wystrzelenia tych ścian, tych szczytów, które wiesz, tak jakby wydaje ci się, wiesz, z niczego wystrzeliwują w niebo, przebijają ten błękit nieba i gdzieś tam docierają do stratosfery. A jak gdzieś czasami gdzieś tam z oddali widać taką grupkę ludzi na tym zboczu, wspinających się gdzieś tam przez lornetkę, jeszcze to można zobaczyć i potem widzi się jakby mocarność tej góry i znikomość tych ludzi, to wiesz, podziwiam tych alpinistów, bo to jest mierzenie się, wiesz, z czymś nadludzkim by wydawało się, a jednak większość tam wraca i jednak człowiek jest w stanie coś takiego dokonać. No ale wiesz, dopóki tego na własne oczy, żaden film tego nie odda, wiesz, nie ogarniasz, w żadnym filmie w telewizorze nie zobaczysz tej perspektywy, tej głębi, no bo generalnie kamera ma swój zasięg, powiedzmy, i nie pokaże ci, wiesz, nie chłoniesz tego całością. Także, że absolutnie warto tam się kiedyś znaleźć właśnie chociażby z tego powodu, żeby w niemym zachwycie otworzyć usta i zobaczyć te mocarne szczyty dookoła. A jeśli chodzi o przyrodę, no to tylko góry, czy są też zwierzęta? Już niewiele, z przyczyn, których już mówiłem, ale przynajmniej jedna perła się uchowała. Nie wiem jak długo, bo to był obszar królewski, króla nieba, może i obszaru nie będzie. To jest słynny królewski park Chitwan. To jest w zasadzie jedyne miejsce w Nepalu, gdzie można zobaczyć w tej skali dziką przyrodę. Park się uchował tak jak wiele innych parków w przyrodzie. Nie dlatego, że ktoś się chwycił za głowę i powiedział rozsądnie, a może nie wymordujemy wszystkiego, tylko właśnie po to, żeby sobie trochę pomordować i na jutro zostało. Czyli to jest teren łowny. Zresztą Puszcza Białowieska też się uchowała tylko dlatego, że to był teren łowiecki królów, a nie dlatego, że komuś się żal zrobiło. Ale jak już nie pomijając, powiedzmy, genezę, jest to jedyne realne miejsce w Nepalu, gdzie można zobaczyć na przykład słynne nosorożce indyjskie w naturalnym otoczeniu. Potężne, no to one są drugie jakby pod względem wielkości, bo największe są te afrykańskie białe, potem są te indyjskie i potem trzecie to bodajże właśnie te nosoroże czarne afrykańskie. Więc urok tego zwiedzania polega na tym, że można zwiedzać, zresztą najczęściej się zwiedza na słoniu, a więc cała karawana słoniowa, najczęściej czterech powiedzmy turystów na grzbiecie tego słonia, idzie w tą dżunglę, no i ci przewodnicy szukają nosorożców. Często bywa, że się ich nie znajdzie, no bo w końcu umówmy się, to nie jest zoo. Ale jak się już znajdzie, ogromna jest frajda, bo widać tą potęgę tego nosorożca. On jest tak specjalnie, znaczy nie specjalnie, a tak specyficznie zbudowany, jakby poskręcany z blach pancernych, bo nie też takie fałdy skórne są, to jeszcze on ma takie guski. No, dla mnie to wygląda, jakby ktoś go odnitował, powiedzmy, tego nosorożca. Natomiast paradoks polega na tym, że zdecydowanie jest coraz więcej turystów, tych nosorożców chyba nie przybywa. Zresztą to jest tragedia Chiny pod tym względem. W Chinach się wierzy, że róg nosorożca wpływa jest afrodyzjakiem, czyli Chińczyk jak nie może, a sobie ze skrobie trochę spożyje tego rogu nosorożca, to od razu ma efekty. No to jest bzdurą, bo róg nosorożca, skład jego biologicznie niczym się nie różni od mojego czy twojego, nawet paznokcia. Niczym. No ale te przekonania powodują, że co roku ginie kilkaset nosorożców na świecie. Także tam jest straż uzbrojona, pilnują, bo to są i tygrysy również bengalskie, które są prawie, że na wygnieniu. Tygrysa nie widziałem na wolności. Natomiast raz, no prawie, że parsknąłem śmiechem i to na zdjęciu będzie widać, jak złapaliśmy w końcu cała karawana, nie, może ze 12 słoni tam było, może więcej, jednego nosorożca na takiej polance. I z jednej strony stoi ten biedny nosorożec z takim pytaniem, kurczę, o co wam chodzi, nie? I te 12 słoni telarierą obstawiające tego jednego nosorożca. No te proporcje, nazwijmy, są porażające. No wolałbym, żeby tam było trochę więcej słoni, trochę więcej nosorożców, a trochę mniej słoni, bo czarno to widzę. No te nosorożce po prostu w którymś momencie zgłupieją zupełnie. Już otoczone zostaną ze wszystkich stron
tymi słoniami. Nie wiem, czy tam jakieś limity dzienne, ile tam może turystów wejść na ten teren tego parku. No już bardzo fajnie jest popłynąć sobie takim rzeczką płynącą przez ten Chitwan, no bo to też jedyne miejsce, gdzie ja widziałem gawiale. To są takie bardzo charakterystyczne krokodyle, unikatowe, żyjące tylko w Azji, to tylko w tym części Azji, wszędzie indziej wymarły, gdzie były. Krokodyle ogromne, ale o tyle bezpieczne dla nas, że łowią tylko ryby. Czyli takie charakterystyczne, mają takie bardzo cienkie pyski. Z dużymi zębami, ale nie groźne, bo one zasadzą tylko po to, żeby ryby je łapać. To jest jedyne miejsce, gdzie widziałem te gawiale, które generalnie są, że żyją w Gangesie, ale w Gangesie ich nie zobaczysz, bo się już nie mieszczą w tym Gangesie, w sensie nie mają miejsca na przeżycie. Tygrysa, jak już mówię, nie widziałem, natomiast z radością parę razy widziałem kuraban kiwa. To jest przodek naszych kur domowych. Kurban kiwa to jest taki mały kogucie. Wędruje sobie lasem i słyszysz takie to wydaje się, że jakiś kogut uciekł gdzieś tam z gospodarstwa. Nie. To jest właśnie ten dziki kogucik, kurban kiwa się, jak już mówiłem, nazywa i od niego pochodzi cały drób domowy. Więc dzika kura, no, to u nas takie pojęcie trochę jak oksymoron, prawda? Dzika kura. Natomiast faktycznie ja się trochę ornitologią interesuję, więc to sprawiło mi trochę radości. No i też słonie. Tam nie tylko, że słoniami jeździsz, ale też są takie sierocińce dla słoni, z powodów z różnych tam, takie żłobki dla słoni, więc możesz się pobawić z takim bobo stutonowym słonikiem, który chce się z tobą bawić, więc te 100 kg napiera na ciebie łbem. I dla mnie była to okazja zobaczyć, jak te słonie są mądre, bo kiedyś widziałem taką scenę, idzie stado słoni, między innymi taki duży, starszy słoń, wykonujący czynność, na którą nikt nie zwrócił uwagi, a mnie aż zamurowało. Bo ja jeszcze wychowany jestem w takiej szkole jeszcze bardzo dawnej, że definicja człowieka to była taka, że to jest jedyne stworzenie na ziemi, które posługuje się narzędziami. A ja widzę słonia, który sobie idzie spokojnie i w pysku ma taką długą gałąź. I od czasu do czasu bierze tą trąbę z jednej strony za gałąź, za ten, no powiedzmy, nie za tą rozdzielającą się za liście, tylko za łodygę. Bierze ją trąbą, ogania się, otrzepuje się po bokach od tam much czy kogoś i bierze tą gałąź z powrotem. Słuchaj, to jest rewolucja. Słuchaj, niesie gałąź, czyli wie, że gałąź może być przedłużeniem trąby, tak? Nie bierze gałąź za środek, tylko wie, że trzeba wziąć za jeden koniec, wtedy będzie dłużej. I po oganięciu się z tą gałęzią, bierze sobie z powrotem, nie wyrzuca jej, tylko bierze sobie z powrotem pysk, to znaczy potrafi myśleć o przyszłości, że ta gałąź zaraz będzie mu potrzebna. Słuchaj, czy to nie jest myślenie? Czy ta gałąź nie jest narzędziem? Jakby nie patrzeć. Nikt nie mówi, że zwierzęta nie myślą. No słuchaj, zapytaj się, wiesz, wielu ludzi to odmówią zwierzętom wszystkiego. Łącznie ja nie odmawiam. Więc słuchaj, no jestem pełen podziwu dla słoni w ogóle, są bardzo inteligentne stworzenia, no i generalnie one naprawdę myślą. Nie można im krzywdę robić. No a właśnie widziałem wiele słoni, które na przykład bez nogi, bo na minę weszły, czy powiedzmy małe słoniątka, bo matkę zabito. No ale w każdym razie, będąc w Nepalu, nie można ominąć tego miejsca Chitwan, chociażby po to, żeby mieć przejażdżkę na tym słoniu, żeby zobaczyć nosorożca. No i żeby może zwrócić uwagę na takie właśnie charakterystyczne momenty, o których mówiłem. Kończymy tę wyjątkowo długą podróż po Nepalu. Warto chyba było. Było warto, owszem. Choćby dla tych słoni i nosorożców. Przenieśmy się do jakiegoś innego kraju. Będzie to Brazylia. Rio.